Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Panie Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Z księdzem Romanem Sikoniem na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale teraz przenosimy się do Wasilkowa, kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa, de facto na linię frontu. Siergiej Marczyk, dokumentalista, dziennikarz, reporter, fotoreporter. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Jak minęła ta dzisiejsza noc w Wasilkowie? No właśnie, przedstawiając Wasilków, powiedziałeś, że jest to linia frontu i ja chciałem poprawić, że chyba od dzisiaj już nie jesteśmy linią frontu. Wczoraj były bardzo poważne walki. Niestety straty też są po naszej stronie, bardzo spore. Rosyjskie rakiety uderzyli tutaj. Tuż pod Wasilkowem znajduje się wiosko Marchaliwka i centrum SBU, szkoleniowe centrum SBU, więc rakiety uderzyli w ten centrum. Co najmniej 5 osób zginęło, natomiast rannych do tej pory nie jesteśmy w stanie policzyć, ile było rannych przez całą noc. Tam pracowali ekipy. Okropnie to wygląda. Natomiast no wiemy, że to były strzały gdzieś z terenu. Podobnie byli to strzały ze statków, z morza. A jeżeli chodzi o tutaj, o lokalne ugrupowanie wojsk rosyjskich, to zostali oni odsunięci na kilkadziesiąt kilometrów. I teraz zostało kilka małych grup Rosjan, które są w okolicach Wasilkowa. Natomiast nie ma już tej głównej grupy, która się przygotowała do ofensywy i obawialiśmy się, że ta ofensywa nastąpi z dnia na dzień. Proszę, powiedz, co to jest to centrum SBU? To jest jakaś jednostka duża, mała? To jest sporo. Niestety nie mogę więcej powiedzieć informacji. Nawet informacje, które podaję co do ofiar też muszą Państwo zweryfikować, bo prawda jest taka, że polityka każdej ze stron, polityka informacyjna każdej ze stron konfliktu nie pozwala publikować dokładnej ilości rannych i dokładnej ilości zabitych. To jest to, co przyjęte zostało między nami, czyli 5 rannych i kilkadziesiąt, pięć zabitych i kilkadziesiąt rannych osób, natomiast no to informacje są oficjalne, nieoficjalnie mówi się o innych. Ale ty powiedziałeś jedną rzecz bardzo istotną, że odrzucono ofensywę rosyjską, że armia ukraińska wygrała bitwę pod Wasilkowem. Znaczy, za wcześnie mówić o tym, że wygrała, bo nadal są bardzo łatwe sposoby na dostanie się tutaj, w tej okolicy. Więc no za wcześnie byłoby. Wasilków jest zbyt ważnym dla nich miejscem. Jeżeli armia ukraińska, broniąc Kijowo, wysadzi mosty przez wszystkie tutaj rzeki okoliczne, to zostanie jedno jedyne przejście do Kijowa zostanie, żeby zamknąć oczywiście kółko dookoła Kijowa, zostaje Wasilków, więc wiemy, że wcześniej czy później, jeżeli Rosjanie będą atakować i próbować wziąć w otoczenie Kijów, no to najprawdopodobniej będą też próbować zająć Wasilków. Ale na ten moment, no żyjemy dzisiejszym dniem, więc na ten moment się cieszymy i na ten moment troszeczkę wszystkim ulżyło, że przynajmniej przez te następne kilka dni większego ataku nie nastąpi. Taką macie na pewno nadzieję. Powiedziałeś też o ataku z wody, o ataku związanym z jakimś zbiornikiem. Rozumiem, tak, że to jest jakiś centrum. Mówię o morzu. Istotne. W sensie ataki z morza, czyli ze statków, rosyjskich statków, które teraz podpłynęli dość blisko brzegu i są w stanie tak naprawdę bardzo łatwo sięgnąć wszędzie. Ale kilka... Z tymi rakietami. To są statki, które są na Morzu Czarnym? Nie. Tak, oczywiście, że tak.
Bo to są rakiety, w sensie wczoraj w wioskę Marchylivkę, to jest potwierdzona informacja, że byli to rakiety balistyczne, więc oni mają zasięg przez całą Ukrainę i dla Rosji nie stanowi teraz żadnego problemu, żeby trafić, ostrzeliwać albo Kijów, co dla nich nie jest łatwo ze względu na obronę przeciwpowietrzną. Natomiast wszystkie inne okoliczne miasta, takie na przykład jak Wasylki, które mają troszeczkę słabszą obronę przeciwpowietrzną, no to dla Rosjan to są bardzo łatwe cele. A ten ostrzał zaczął się i ten atak i ta bitwa była o której godzinie? My dostaliśmy informację o pierwszych rannych. Wydaje mi się, że koło godziny 11-12, gdzieś prawie koło północy. O pierwszych rannych dostaliśmy informację, no a jak już to się zaczęło, to się okazało, że tych rannych, a później zabitych uwielbiać. Ale jednak to jest dobra wiadomość, powiedzieć, przez kilka najbliższych dni nie spodziewacie się szturmu, czyli mocno została dotknięta armia rosyjska. Tak, tak. Wiem też, że wczoraj dość mocne straty armia rosyjska poniosła pod Kijowem, w sensie w tej części od strony Bucicia i Irpienia. Zostali wypędzeni z tych terenów i też odsunięci na kilkadziesiąt kilometrów te największe ugrupowanie wojsk, bo wiadomo, te małe grupy zawsze będą zostawać, dywersyjne grupy zawsze będą zostawać i w naszej okolicy też oni będą, ale mówimy teraz o tej głównej sile uderzeniowej, która mogłaby jakoś tam zasadniczo zmienić sytuację u nas tutaj w naszej okolicy. Więc z tego, co wiem, z tego, co rozmawiałem z wojskowymi, to mówią wszyscy, że pod Kijowem sytuacja jest bardzo podobna i wojsko rosyjskie, główne ugrupowania odeszli na kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa. To na pewno dobra informacja. Powiedziałeś o centrum SBU, które właśnie zostało ostrzelane w nocy, ale rozumiem, że też jakieś walki pomiędzy żołnierzami się toczyły, rakiety rakietami, ale taka walka na lądzie, rozumiem, była też. Walki na lądzie byli, ale to są jakby dwie niezależne, można powiedzieć, że dwie niezależne akcje, bo ta ostrzał był wioski Marchylivka, gdzie znajdował się ten centrum, natomiast walki były no tuż za naszym miastem, które jakby z innej strony miasta generalnie i wojsko rosyjskie próbowało przebić się bliżej miasta, nie pozwolono im, a później artyleria odsunęła ich pozycję dość daleko. Czyli na dwa fronty była dzisiaj w nocy jakby ta walka? Myślę, że na 15 frontów, jeżeli nie na 20. Walki. 20 to jest ta liczba. Dzisiaj jest 21 dzień, który ty spędzasz na tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jak się czujesz? No to są karuzele emocjonalne, które przeżywamy wszyscy my, w sumie nie jestem sam z tym. Czyli w nocy byliśmy zdołowani, dzisiaj dostaliśmy informację, zdołowanie tym atakiem wojska rosyjskiego, dzisiaj dostaliśmy informację, że wojsko rosyjskie dość daleko zostało odsunięte, więc no wiadomo, że po prostu te emocje skaczą i no, za tymi emocjami skacze też samopoczucie. Raz gorzej, raz lepiej, raz jesteśmy bardziej wyspani, raz nie spimy kilka dni w oczekiwaniu na informacje, ale też na jakieś tam działania, które tutaj się odbywają, więc no z samopoczuciem. Teraz akurat mam wiosnę. Dzisiaj mam wiosnę. Jakub, czy bardzo się ucieszyłeś, jak zobaczyłeś Jakuba Maciejewskiego, dziennikarza sieci, który był i powiedział, a Siergiej, to instytucja. Myślę, że przesada z tym, że jestem instytucją, ale tak, było bardzo miło zobaczyć swojego kolegę i w ogóle zobaczyć nowych ludzi tutaj, no bo jesteśmy w tym samym gronie przez cały czas. No fajnie zawsze pogadać z kimś, kto cię lepiej rozumie, no bo kolega dziennikarz, który przeżył podobne wydarzenie jak ja, no zawsze jest to przyjemne. Zabrało mi oczywiście
kiedy Jakub przyjechał do Wysokiego, zebrałem go na kilka, moim zdaniem, dość ciekawych akcji, jak dla dziennikarza, więc wszyscy byliśmy zadowoleni. To ważne spotkanie i istotne, ale jeszcze wczoraj odbyło się inne spotkanie w Kijowie. Mówię o spotkaniu polityków, dwóch premierów z Polski, premier i wicepremier, premier Czech, premier Słowenii. Czy to spotkanie jest komentowane? Czy to spotkanie jest istotne dla walczących, dla Ukraińców? Wiecie, oczywiście spotkanie jest istotne i tutaj słyszę opinii, że w ogóle jak polscy politycy odważyli się wjechać w to piekło, przecież tam nawet miejscowi już nie wjeżdżają, a oni się odważyli. Więc no, wszyscy podziwiają, no nie tylko polscy, umówmy się, nie tylko polscy, w ogóle jak europejscy politycy wjechali w tym momencie do Kijowa, dla nich to... ci ludzie, którzy czytają wiadomości tego typu, no to oczywiście wszyscy byli zaskoczeni, wszyscy mówili wow, po prostu dla nas to jest bardzo mocna radość, no bo na tych kilka godzin wszyscy poczuli się, że okej, no jednak można jakoś w tym funkcjonować i nawet politycy mogą tam dojechać, więc chyba coś tam wraca do jakiegoś możliwego funkcjonowania. Wraca do czegoś, tylko nie wiemy, co to, nie wiemy, co to coś jest, jak się nazywa ta rzecz. Ale wiecie, zawsze tego typu wydarzenia po prostu przynosi dużo radości każdemu ze zwykłych mieszkańców tutaj. Bo jeżeli słyszą, że politycy europejscy wjeżdżają do Kijowa, no to dla nich to jest sygnał, że okej, no nie jest tak źle, jeszcze nie ewakuowali wszystkich, nawet politycy tam jechali. No to każde tego typu wydarzenia jest jednak powodem dla jakichś tam pozytywnych emocji. A w Wasylkowie są jeszcze zwykli mieszkańcy? Tak, są i spora część zwykłych mieszkańców. W sensie wiadomo, kobiety z dziećmi w dużej ilości wyjechali, ale nie wszyscy. Dzisiaj właśnie dopinamy wszystkie sprawy formalne i jutro bardzo wcześnie rano wyrusza do Wysylkowa kolejny transport z pomocą humanitarną, który z Polski. To będzie pomoc humanitarna z Polski, który i te busy, które przyjadą tutaj, będzie dwa busy i jeden samochód osobowy. I z powrotem będą wywozić kolejne osoby, zabiorą 30 kilka osób. No ale nadal to, co my jesteśmy w stanie zorganizować z tym wywożeniem ludzi, to jest bardzo malutka część tych ludzi, którzy mieszkają tutaj. Jest bardzo dużo starych ludzi, którzy nadal nie wyjechali. Są nadal dzieciaki, często widzę dzieciaki, kobiety bardzo dużo, którzy nie chcą zostawić swoich mężów. I jedna z bohaterek mojego filmu, nad którym pracuję tutaj, powiedziała swojemu mężu, on błagał ją, żeby wyjechała razem z dziećmi. I ona powiedziała, w końcu się zgodziła, ale powiedziała, słuchaj, jeżeli ty posadzisz pomidory i kapusta oczywiście, i będziesz je polewać w ogródku, no to ja wyjadę. Jeżeli nie, no to ja nie jadę. I teraz jeżdżę z tym człowiekiem, z jej mężem, do jego, do domu, a on polewa te pomidory i kapustę. Mówi, obiecałem żonie i powiedziała, że nie wyjedzie, jak nie będę polewał, więc no więc tego typu akcje tutaj mam. W czasie którejś z rozmów z Magdą był gwar. Byłeś w miejscu, gdzie kuchnia była, były panie, które gotowały, przygotowały posiłki, gwar i śmiech się rozlegał. Nadal gotują, nadal są na stanowisku? Tak, nic się nie zmienia. W sensie wiadomo, tak jak powiedziałem, karuzela emocjonalna jest, ale nadal te panie, które nam pomagali tutaj w sztabie osoby obrony, nadal pracują. Szyją kamizelki, też wiemy. Tak, teraz już szyją kamizelki. W podziemiu tutaj w schronie nadal są kobiety i dzieci, więc u nas akurat w naszym sztabie sytuacja jest
mniej więcej podobne cały czas. Zbieramy ludzi z miasta, ktoś wyjeżdża stąd, z tego schronu, natomiast ktoś dołącza do nas. I to jest cały czas podobnie, cały czas podobne potrzeby. Te kobiety, które gotowali, nadal gotują i mają nawet więcej teraz do robienia, bo teraz dołączyli do nas jeszcze żołnierze wojska ukraińskiego, którzy też przychodzą na obiady, więc te akurat panie w kuchni są bohaterkami i pracują po prostu, nie wiem, 18 godzin chyba na dobę, cały czas. Jak tylko tam przychodzą na kawkę, oni cały czas tam biegają. Tak jak ty, Sergiej. Wrzątek, makaron, zupa, kotle. Dziękujemy bardzo. Sergiej Marczyk, dokumentalista, dziennikarz, fotoreporter, wszystko w jednym, prosto z Wasilkowa. Dziękujemy i do usłyszenia. Przepraszam, jeszcze jedną rzecz tylko chcę na koniec powiedzieć. Bardzo szybko, mogę? To tak. Oczywiście. Się okazało... Halo, halo? Chciał powiedzieć... Co... W sumie Wasilków. Istnieje pod Białymstokiem miasteczko Wasilków. Zobaczyli właśnie relacje z Wasilkowa i powiedzieli, że chcą zrobić taki jakby współpracę tych dwóch miast, naszego ukraińskiego Wasilkowa i w sumie też naszego polskiego Wasilkowa. I od w sumie tam dzisiaj, jutro, pojutrze zacznie się większa współpraca, robimy lokal, robimy zbiórko i będzie to Wasilków dla Wasilkowa. Taka już polska, polsko-ukraińska, bardzo ciasna miłość, nazwałbym to, bo inaczej nie mogę nazwać relacji. Tak byłem zaskoczony, tak miło mi było to usłyszeć, że po prostu aż łaski mi polecia. To jest most, który będziemy obserwować. Zadzwonimy do Wasylkowa, do wójta albo burmistrza Wasylkowa. Zobaczymy, co tam się dzieje i jak ta pomoc jest przygotowywana. Bardzo ci serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. I spokojnego dnia. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. 10:01. Jak to? To tak, ja mam tu zły zegarek? Tak, czasami się zdarza, że komputer się zawiesza i ten akurat się zawiesił. Ale to ja tak się zastanawiałem, o co chodzi z tą minutą jeszcze do końca. To jest 10:00 i tam Adrian Kowarzyk czeka i wiadomości. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.